teraz czekam. Muszę mieć silniejszą kartę, aby się przedrzeć, a tu dostaję takiego tokena. Ale tamten tutaj go wykorzystał. Ja chyba na razie nie jestem zagrożony. Tylko pozmieniam pozycję. Dla bezpieczeństwa tego mogę, ale on tylko do ataku by się przydał. 1900. Chociaż może jakby była sposobność, to by było to dobre. Kto wie? Jak jest dwóch królów. No ale to tak, ja bym chciał, żeby jednak zmienił się. Dlatego mogę w każdej chwili odzyskać. Kuribo też do multiplikacji. Ale na razie nie jest to potrzebne. Ja zaatakować też za bardzo nie mogę tego. Czy mogę, ale nie wiem. Chociaż nie, on będzie przywoływał. Powinienem zaatakować. Może się zemścić przeciwko mnie. Pozbywamy się kart, nie? A później będę miał mniej. Spróbuj zaatakować dwóch. 2000-1900 powinno się udać. Chyba, że, nie, że jest przykierowywanie ataku, ale oby nie. Co to było? A na jedną rundę tyle zadaje. Przeciwnikowi nawet jakiejś tam pozycji obrony chyba. Ale jakoś to ten efekt nie został zastosowany. Koniec. Zobaczymy jak się uda. Znowu wraca. Teraz ja połączyłem jakąś silną. Jest obeliska. Co to jest? Każdego czasu, gdy potwór jest wysłany do cmentarza, zdajesz 300 obrażeń twojemu przeciwnikowi. To kiepsko, ale mogę obeliska sobie wykorzystać i w sumie niewiele stracić. Bo miał tylko 4000. A trudno, mogę mieć więcej. O, tą trójkę by się wykorzystało. Jest 5. Na razie może być. Tu mam w ataku, więc 2 by poszły do ataku. Mogę jeszcze kolejnego sobie przyzwać. Ale tamta karta to uniemożliwia atak, w której zostały przywołane. Właśnie. Mógłbym to zastosować, ale wtedy by jakoś inaczej było, więc na razie tak. Ha, no tak, nie mogę zaatakować. Wpisuje mu się punkt, a czy wraca silniejszy, czy nie? Nie. Mam jednak przygotowany, mógłbym się szykować na kolejną rundę, żeby pokonać przeciwnika, ale to by było zbyt proste. Wtedy go łatwo pokonać. Tu raz, tu dwa, jeszcze tu kolejna karta jakaś z tego. I wtedy 1600 by było. A jeszcze 1600 plus 2000? A, nie byłoby. No ale i tak na razie trzeba zakończyć. To powraca. No i tak 1600. To do ataku może być. Oczywiście teraz tego nie wykorzystam, dopiero później. Na razie bez zapisu. O, 4000. Teraz jego pozycji nie zmienię.
No i na razie tyle. Pobawimy się chyba. Powraca. Który to będzie? O, jeszcze obelisk jest. No ale tu za 3, no to tak nie za bardzo. Chyba, że bym zastosował bardzo ciekawą opcję. Tego i tego, żeby było. Zróbmy tak. Oczywiście ta karta będzie od razu wykorzystana, o. Na jedną turę podczas fazy standardowej ta karta dostaje 700 punktów ataku. Bardzo dobra. Chyba. O, to mogę też sobie zastosować, że jeżeli niszczy, to dostaje. To i tak idzie na przemiał. Pozycji obronnej. Kolejna zastosowuje jeszcze kartę tą. Mogę również multiplikację. I wybieram pozycję obronną. Kolejno. Przywołuję tego za 3. I już mamy. Jest. Mamy teraz. Aktywuj efekt. O, ciekawy mi, jaki efekt będzie. Pobawimy się. Wybierz potwora do jednego do poświęcenia. A to niech będzie ten. Tego też mogę poświęcić? Nie, no tego bym nie chciał. Chociaż. No dobra, niech będzie. Tak wygrywamy. Aha, odpisuje mi się, ale mógłbym go zaatakować po prostu szybko. Bo tak zrobimy. Multiplikacja teraz mi się nie przyda. To mi się nie przyda. No to by było ciekawe. W jakiej etapie jesteś? A, dopiero wstępna. O, to się pobawimy. Zmiana kart by była ciekawa. Aktywujemy efekt, wybiorę coś sobie ciekawego. Może raz znowu? Jakoś tak mi się spodobał, ten golem mi ostatnio utrudnił. O! Jeżeli twój przeciwnik... Jeżeli tylko karty jego przeciwnika kontrolujące takie potwory z 1600 lub więcej punktów ataku, możesz atakować potworów bezpośrednio. Na razie to nie jest zagrożeniem. A jeszcze coś takiego, wyekwipowane potwory dostają 500 punktów ataku, jeżeli ta karta jest wysłana na cmentarz, zadaje 500 obrażeń. To mnie jednak denerwowało bardzo. Więc do tego mamy. I mogę teraz szybko zakończyć. No zakończymy. Później oczywiście będzie inaczej. Natomiast jeszcze widać, chwilę trzeba poczekać. Więc przerwa. Teraz mam nadzieję, że skończę ładnie za 4000. Nie będzie problemów. No niestety nie skończę. No o tym bym za tyle... Ale z pewnego powodu tego bym nie dawał. Dopiero później, teraz spróbuję zaatakować tą kartę i dopiero następną, bo niestety została zniszczona. Dostałem 300 mniej, nie spodziewałem się tego. No to teraz będzie problem z wygraniem w ogóle. No to chyba... Aha, mam to. Więc jestem przygotowany pośrednio z różnych tam powodów.
Tu będzie obrona. Tu możemy sobie zrobić tyle. Zobaczymy więc to, co dalej. Co? A. Tam to jest 2500, 2600. No ale i tak później będzie 100, no a jeszcze drugim może atakować, więc powiedzmy, że abyśmy tą kartę wykorzystali. Poświęcenie takie, o, to by było ciekawe. Zdobywanie. Token to nie kontrola umysłów. Fuzja. Miecz trudnego światła to nie. To by było, chociaż to też dobre, ale. Miecz odkrytego światła na. O te dwie bym wybrał. I tu. Takie to poświęcenie było dobre, bym sobie wziął inną. Ha, że jeszcze to zaaktywować, ale czy te karty mi poszły, czy nie? Nie wiem właśnie. Mogłyby one sobie pobyć tutaj. Ale dobra. Na razie nie aktywujemy. O, więc chyba mogę... Nie, nie mogę teraz z tego skorzystać. Mamy jeszcze... A tu bym mógł go próbować zaatakować. Tylko, że on by... Później mi oddał mocniej. Chociaż... A co tam? A, tylko nie mogę atakować, no coś źle zrobiłem naprawdę. Zapomniałem o tamtej karcie. Jest źle po prostu. Dobra. Aktywujmy to. O, wszystkie zniszczyło, ładnie. 500 jeszcze z tej karty innej. Chciałem jeszcze jednak coś zobaczyć. Fuzja. A niech sobie tu leży. Chciałbym to zobaczyć. Gdyż. To jest bardzo dobre. Bo chyba można aktywować. Nawet gdy jest zakryty, ale nie wiem. A możemy zobaczyć jeszcze więcej, jakie tu ma. Ale jak widać, nic ciekawego. A, bierzesz kontrolę nad jednym przeciwnikiem do końca tej rundy. A to chyba już było. Natomiast co my teraz możemy zrobić? Mogę to zamienić na pozycję ataku lub zaatakować tą kartę. Mógłbym próbować, chociaż nie. Tego bym można za 2400. A dobra. A zaraz, a tego? Jest specjalne przyzwanie, nie może być, aha. A pobawimy się tym. Za przeciwników? Super. To jest właśnie bardzo dobre i tylko dwóch. To jest na pozycji przeciwnika. Czy ja bym go... Pozycji obrony czy ataku? A niech będzie obrony. I on ją ma. Ciekawe jak długo. Sobie zobaczę. Nie wiem, żeby nie mógł z niego skorzystać, bo będzie kiepsko. Ale tu jestem niby chroniony, tu się na wszelki wypadek zmienię, tu dałem mu trochę czasu, jeszcze musi przystawkę zrobić. Ale to nie powinno mieć żadnego znaczenia. I to jest fient chyba nawet ognisty.
sety cały czas mi odpisują. A tu jaki potwór by był dobry? No obelisk wymaga dużo poświęceń, których ja nie mam. Jakiś tam może być, ale to później jak będę w kropce, na razie chyba to za szybko. Chyba żebym tego na podstawie tych przywołał, ale i tak 2400 to było gorzej. Przystawne. Więc koniec. On mi się przewierci przez obronę. Aha, minus 1000 dla tego, który go utrzymuje. A jak się dostało, że ja dostałem dodatkowe punkty? Przepraszam bardzo. Nie wiem, jestem w szoku. O. To by mi dawało kontrolę nad nim. Ale nie mogą aktywować... Aha, tylko to jest nieprzyzwanie. A jest przyzwanie. Do końca, ale nie mogę w tej rundzie, więc ja bym go nie użył. Ale tu później ewentualnie... To bym mógł móc... Mógł tego, to by mi nic nie udało... Nie dało. Chyba, że mógł tamtym zaatakować, ale tu i tak by była ta karta, nic by to nie zmieniło. Więc nie wiem, co teraz. Dobra, tam. Poczekamy sobie jeszcze. Aha, nie. Mogę. Chciałbym zmienić pozycję. 300 mam? O, to dobra. Z czego ja mam chyba z tego dodatkowy punkt? A w pozycji ataku, obrony potwory. Go zaraz to zniszczy. Atakować nie może. Więc wygram w ten sposób. To mogę przenieść nad nim kontrolę, ale po co? Na wszelki wypadek obrona, ale to jeszcze się nie boję, czekamy na ruch przeciwnika. Teraz powinno się 1000 odpisać i wygrałem. Takim trafem. Nir został pokonany. Tamten zły. Stracony, ale myślę, że jeszcze sobie rozegramy pojedynek tą czy inną talią wyjątkowo. Gdyż to jest finał. Tak z ciekawości. Gdyż tu są ciekawe efekty. Następny nowe zło, wiadomo. Tylko tak, jeszcze tu był. Potem był. Nie ma, bo tu jeszcze kolejne było. Były te mistrzostwa. Jeszcze w tym Egipcie. Kolejne. Więc już tu dwa sezony umięte, tu kolejny, czyli przynajmniej trzy, już kilka, bardzo słabo. Jest to ogromnie niedopracowane. To nowa gra, chyba 2016. No więc tak byśmy walczyli, no myślę, że jakoś tam pójdzie. Tu jeszcze sobie powtórzymy, zliczę ile pojedynków tą czy następną talią. I po prostu będę się starał pokonać następną w czwartym pojedynku. Już się oczywiście udało. Różne są efekty. Myślę, że pójdzie dobrze i tego by wszyscy chcieli. Oczywiście jest kilka innych pojedynków. Może być ciekawie. No mówię, niestety mnóstwo tych sezonów jest tu niezaaplikowanych. To jest po prostu karygodne. Może jakaś gra będzie zawierała przynajmniej te główne sezony, główne pojedynki z tych sezonów, to by było absolutne minimum. Ale poza tym tu wszystko, taka mechanika i reszta działa jak najlepiej. No z tym, że efekty są pozamieniane i są niektóre beznadziejne, tak nie powinno być. Wszystko musi być oryginalne i ma tak być, każdy by tego chciał. Tymczasem jednak myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!